Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wiecie kto i kontynuujemy naszą serię. Czekajcie. Okej, okay. Nasza sytuacja, że teraz będziemy musieli znaleźć jedną osobę, którą niestety nam nie pisze w dzienniku. Chodzi ją o jakąś babkę. MacArthur? Czy to nie było to nazwisko tamtych? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Czy to tutaj? Nie, to nikogo nie ma. Okej, okay, musimy znaleźć najpierw tego Jana. Oczywiście Jan nie jest takim prostym gościem do znalezienia, nawet tam ta babka nam chciała powiedzieć. Ale my na razie idziemy do tawerny. No i... O, czekajcie, mamy oficerów. Zobaczmy, co znaleźć ciekawego. Ładny repair, ale nie jesteś moim typiem. Ty. Hero. Ale niestety nie specjalizuję się w niczym aż tak poprawnie, więc niestety odpuszczam. Spróbujmy się zapytać go, czy może będzie wiedział. A jeżeli chodzi o wiadomości? Tylko jedynie o jakimś okręcie. No dobra. Niestety nas to nie obchodzi, ja oleję ten quest jako z Easy Prey. Bo mi praktycznie nie jest potrzebny. No i teraz musimy poszukać. Jeżeli moja pamięć mnie nie myli, my osoby, które szukamy, znajdziemy chyba w forcie. Ja dokładnie teraz tego nie pamiętam, gdzie. Kurwa, nie tutaj. Więc przepraszam, jeżeli będę się trochę motał. No ale czasami trzeba po prostu. Wiecie, czasami pamięć nie jest aż taka poprawna. Okej. Jeżeli moja pamięć się nie myli, powinna być na samej górze wieży. Jeżeli moja pamięć oczywiście mnie nie oszukuje. O właśnie o tobie mówiłem. Gladys MacArthur. Wiem, szukasz na temat twojej córki. Okej. Okej, no to zostało nam zapisane zadanie. Jak widzicie, zaczynamy naszą Pirate Saga, co niestety anuluje nam sytuację wrócenia do grania w Jolly Roger. Oczywiście, jak już powiedziałem, ja cofnę pokój inaczej po prostu zapisy filmu, żeby potem po prostu starać się to wpakować. Okej. Maroon Town na Miami, na Jamajkę. Okej. Okej. Jeżeli się nie mylę, Maroon Town na Jamajce to jest fort piracki. Pamiętajcie jedną sprawę, to zadanie jest na czas. Więc jeżeli źle się zorganizujecie, Helen zginie. No już wolę wam powiedzieć, jaka jest była sytuacja. No i po prostu będziemy mieć fail taki, że praktycznie odcinki będą zmultiplikowane, nie wiem, razy 500, żeby dojść, a po prostu będę musiał użyć na inne sposoby. Wypierdalaj. Oczywiście ja się postaram wam wyjaśnić wszystkie zadania, jak się to robi. A niestety to jest jedyny Pirate Saga, którym może nam rozwiązać sytuację z Burgin of the Garson. Okej. Oczywiście, my jesteśmy w Luwind. Zobaczmy, jak z tym wiatrem. O, byłoby naprawdę super, gdyby wiatr był w naszym kierunku, tam gdzie musimy płynąć. Co niestety nie jest. Okej, okay, Maroon Town. Tutaj powinno być, jeżeli moja pamięć mnie nie myli. Wind of Change. Dlaczego jeszcze raz mi się to zaktualizowało? Przecież już miałem zrobione to zadanie. Jako w tym... Może to być jakiś bug. Ale chuj. Kurwa, jeszcze wiatru nie mam. To może mnie naprawdę sporo kosztować. No ale dobra, no. Powinniśmy zdążyć. Oczywiście my płyniemy do Cape Negril. Bo z Cape Negril pozwoli nam... na dojście tam, gdzie po prostu musimy. Nie myślcie, kurde, że tutaj jest pustą.
No i to powinien być Maroon Town, jeżeli się nie mylę, prawda? Maroon Town, tak jak pamiętałem. Dobra, spieprzaj. Pewnie będzie... Ja pierdolę, jebani piraci. Ok, idziemy do tawerny. Czy przypadkiem jest ktoś interesujący? Spróbuję zapytać się jego. Może ty mi dasz za Tozena? Ciekawe. Dobra. Musimy się tutaj dowiedzieć. Huggins, Maroon. Okej, musimy iść do tego. Na takie mieszkanie. Chyba tu, prawda? Albo to, albo tutaj. Jeden z dwóch. Chyba ten. Słuchajcie, ja je zapiszę, bo dlatego, że pamiętam, że starczy jedna zła rozmowa i będzie game over. Nie. Okej, to nie tutaj. To na pewno będzie więc tutaj. Wypierdalaj. Nie? Dlaczego ta jest zamknięta? Okej, to może być pytanie. Czekajcie, jak to było? A, już pamiętam, panie panowie. Słuchajcie, musimy się przespać do rana. Ja zapomniałem o tym. I oczywiście musimy zapytać się Herszta. Już, przepraszam. Okej, Jacob Jackman. Po prostu nam informuje, że dopiero teraz będziemy mogli zrobić to zadanie, dlatego że facet jest ukryty. Jest dokładnie teraz dopiero aktywowany. I tutaj jedna z tych to jest fałszywka, druga to jest ten. Więc po prostu wybieramy tą drugą, bo pierwsze, jeśli nie mylę, to jest fail. Dlaczego go nie pamiętam? Okej. No to wiem, już prawda. Co? Nie, oczywiście, powinienem ci zabić, bo to, że wie za dużo. Ale ci nic nie zrobię, bo się przydasz o wiele, wiele później. Okej, widzieliście, dostaliśmy bardzo dużo ciekawych informacji. Bardzo, że ten, więc dowiadujemy się, że okręt, który musimy zdobyć, to jest korweta, co było przy blisko Antiqua, pewnie patrol. No i teraz musimy iść jeszcze do tego, do gubernatora. Zapytać się jeszcze jedną sprawę. Okej. On tak prawdziwie nic ciekawego nie mówi. Ale dowiadujemy się, że Helen jest adoptowana. Więc jej mak coś tam... nazwisko nie jest prawdziwe. To jakie jest jej prawdziwe? Ja oczywiście znam odpowiedź, ale jeszcze wam nie powiem. Jeszcze nie. Bo wam... Wiecie dlaczego? Bo rozwalę wam całą zabawę, gdybym wam teraz powiedział. Okej. Jedynie co mogę wam powiedzieć, że teraz idziemy do Antiqua i będziemy musieli bić się o naszą korwetę nową. Oczywiście ja zapisuję. Wiem, kurwa, dużo zapisuję, ale trzeba. I płyniemy. Okej, jestem, przepraszam. Film mi się urwał, ale już chyba wiecie, że po prostu mój program jest taki chujowy, że po prostu muszę po prostu save'ować grę, żeby po prostu się nie skraszował. Okej, my sobie od razu przejedziemy do... Portland Bay i od razu wejdziemy na Port Royal Lighthouse, dlatego że, jak powiedziałem, no to zadanie jest na czas, więc musimy po prostu przyspieszyć. Bo jeżeli nie zrobimy w ciągu kilku dni, po mniejszym czasu, to po prostu nasze zadanie będzie failem. A tego oczywiście nie chcemy. Okej, my oczywiście... Kurwa, powinniśmy mieć wiatr, którego nie mamy. Wkurza mnie to.
O, teraz dopiero zaczął płynąć. Oczywiście tutaj się nie zatrzymie, bo to będzie według mnie bez sensu. Nawet jeżeli mógłbym przyspieszyć przez kapę na Sisible. Oczywiście, jest blisko. Okej, oczywiście już załadujemy banderę piracką, dlatego że, jeżeli się nie mylę, tamten okręt, który jest korwetą, którą będziemy mieć teraz, jest angielską. Więc nasza reputacja by na tym ucierpiała. Okej, zdanie zostało zaktualizowane. Jak widzicie, i musimy znaleźć ten jebany okręt. Oczywiście mamy dobry wiatr, sobie popłyniemy. Ja nie wiem, gdzie ona jest, więc wszystko znajdziemy. Oczekajcie, coś się zaktualizowało, chyba tam. Albo jeszcze po prostu nie jest widoczna. Okej, sytuacja jest taka. Nie próbujcie jej zatopić, dlatego że jeżeli zatopicie okręt, to będzie fail. Bingo, znalazłem ją. Już widzę stąd, kurde, światła. Widzicie? Pewnie ten okręt, tylko że jeszcze po prostu jestem za daleko. A nie, poczekajcie, to jest niebo. Co pierdolę. Po prostu nie możecie jej zatopić, dlatego że po prostu będziecie mieć fail zadania, więc musicie po prostu wejść na abordaż i sami się wszystkiego dowiecie. Okej, panie Arbutus, może się pan pojawić? Ja tego nie rozumiem. Co to jest za światło? Bo nie wygląda mi na słońce. Bliet. Czy mi się wydaje, czy ono się tak powiększa nagle? Okej. Patrzcie. Co do cholery jest? Czy to jest jakiś bug? Na razie my okrętu tego nie widzimy. Tak z ciekawości. A jeżeli bym podpłynął do tego, coś by się stało? Jestem bardzo ciekawy. Co, Bóg na nas patrzy wtedy? Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Lol. No ale dobrze, chyba że to jest jako punkt teleportu. Może też być. Nie wiem. Okej, na razie my czekamy na ten okręt. Gdyby się przez trochę pospieszył, tutaj ludzie czekają, są głodni. O, przepraszam za działania, jestem zmęczony. Ja kurwa nie rozumiem tego światła. Gdzie do cholery jest ten okręt? Ale naprawdę, graficznie jest trochę śmieszne. Okej, gdzie jest ten arbutus? Chyba że oni pomylili się z lighthouse'em światło. Wiecie, że też to jest możliwe. Ja chciałbym wiedzieć, gdzie do cholery jest ten okręt, bo ja za chwilę wejdę w nerwy, czekając na niego. On powinien do mnie już dawno dopłynąć, jeżeli się nie mylę. No dobra. Na razie nie ma znaków życia. Bingo! I była po drugiej stronie. No tego się nie spodziewałem. No dobrze, już mam jego znak. Oczywiście, jak widzicie, to jest korweta, co ma musket salvo i small cannons. Niestety, musket salvo będzie nam trochę przeszkadzało, bo jeżeli się nie mylę, ten okręt ma około 200 osób, a mamy tylko 134. Jeszcze musimy spróbować zdobyć obydwa okręty. Więc próbujemy, panowie. O, uspokoiło się morze, powinno nam być troszeczkę łatwiej nawet w walce. Ale sami się przekonacie. No, tak jak mówiłem, Anglicym. Dobrze myślałem jednak. No i oczywiście musimy zrobić w taki sposób, żebyśmy dostali jak najmniej obrażeń, ale po prostu dobić tego drugiego. Sytuacja nie jest aż taka dobra na razie. Ok, jak widzicie, mamy inny styl korwety. Kurde, działa mi, nie chcą się załadować. Szybciej, szybciej, załaduj się zanim on mnie trafi, kurwa. Ładuj, ładuj. Dostał, bydle. Okej, mamy małą przewagę. Oczywiście musimy to też donieść do domu. Okej, znowu dostał. I dostał. Okej, oczywiście ja wykręcę.
Trzeba z nim po prostu grać w chuje. Dobrze, że mamy te kolumbryny, jeżeli się nie mylę, bo są naprawdę... Mają bardzo... trafił mnie bydle. Nie wiem, czym on mnie trafił. Chyba bombami. Ale jest już źle. Jak dla mnie. I dlatego ci zrobię to samo, skurwisinu. Okej, mam już połowę załogi. No nie jest źle. Nie jest absolutnie źle. Ja oczywiście chcę go zabrać, ten okręt, więc... Bo korweta jest naprawdę dobrym okrętem. Chyba, że znowu będzie jakaś kurwa... I się okaże, że nie będę mógł go wziąć. Tak jak pamiętacie z tamtym, bo były pełno min. Sytuacja nie jest genialna. O-oł. Dostał ścierwo. Ale my też. Niestety my mamy... Działa w błędnym miejscu rozładowanym. Dostał. Oczywiście musimy być szybsi od niego. Bo jeżeli on nie będzie miał załogi, to tego po prostu nie wygra. Dobra. Chyba uda nam się już wejść. Tylko ja zapiszę teraz przed abordażem. I lecimy. Jeszcze bym mu wystrzelił może kulkę, byłby... Nie, mam już wejście. Zobaczmy, ile mi zrani muskę salwo. A jedną osobę. Szkoda mi tej jednej, ale... Life is brutal. Żegnam. A tylko fajkę mieście. Nic nie mieści ciekawego. Dobra. Na szczęście, jak widzicie, nam idzie fantastycznie. Sobie wszystko praktycznie nasi chłopcy robią. O, room. Bardzo się przyda. I oczywiście kabina. Ma trochę punktów życia. Może być małym problemem? I mi się skończyła energia. Oczywiście ja już się załaduję. Na szczęście jestem na czas przycisk. Dostał w ryj. Jak widzicie, nasze ataki są o wiele szybsze. Dlatego, że ty jesteś też takim ścierwem, dostaniesz w ryj. Okej. Na razie trzymamy ochronę. Już prawie jest martwym. Mam tylko nadzieję, że kurwa po walce on się nie uleczy, bo to może być naprawdę problemem. Pamiętacie wtedy, co było? Że nagle się uleczył full HP? Dobra, my na razie przetrzymamy tą ochronę. I tak już się przestał regenerować. Więc wystarczyłaby mi jeszcze jedna kulka. Jedna zjebana kulka. Okej, chyba już mamy. 7 HP, ma 8 HP, kurde. Frajer. A? Co to za głos? Obawiałem się tego. Jak widzicie, kurwy syn... Ale przebił mnie! Nie, czekam. Proszę, żebym tylko nie zginął teraz. Wezmę drugi eliksir. Niech się wymęczy. A potem go zabiję jak skurwysyna. Trzymamy dalej ochronę. Już się prawie mam. Teraz. Oczywiście już nie masz potion. Już prawie jest trupem. Nie masz potions. Już wszystkie wyżarłeś. Więc teraz jesteś już po prostu prosty. Jeszcze mi kurwa... Coś mi się wydaje, że on kłamie z tą Helen, że jej tutaj nie ma. Jeszcze, że mówi, że to jest dziwka. Więc tym bardziej mi facet cuchnie. Spierdalaj.
Jaka piękna broń. A ty kim jesteś? Okej, znaliśmy dziewczynę. A jednak się okazuje, że znaliśmy... O kurwa, ten się wykrwawił. Niedobrze. Okej, my oczywiście szukamy, czy coś jeszcze tutaj jest, zanim pójdziemy rozmawiać z tą dziewczyną. Oprócz kulek. Czy miałeś trochę złota? Talizman. Bardzo przydatny. A miałeś trochę złota? Patrzcie, co miał to bydle, oprócz złota. Jeszcze miał bryganta. Zajebista obrona. I 250 sztuk monet. Okej. Tutaj jeszcze powinno być jedno. Tak pamiętam dobrze. Nic. Dobra. No i korweta jest nasza. No, byłem blisko, no z 200 osób było. Staty są praktycznie... Interesujące. Nie, okręt wezmę, ale chyba go sprzedam. Wolę trzymać Mayfanga. Więc od razu mu zostawimy 25 osób. Zostawimy mu kapitana. Co według mnie najlepszy będzie tylko jeden. Ty. Oczywiście, room macie, wszystko macie, więc gucio. Udało się. Okej. Jednak została znaleziona. Teraz musimy po prostu z nią porozmawiać. Oczywiście my zmieniamy od razu banderę. A jeszcze mi nie pozwala. Dobrze. Oczywiście ja mu powiem, żeby stał i nie niszcz mi, kurde. Ale ładny, nie? Jako okręt. Patrzcie, jaki ładny, śliczny. Okej. No oczywiście zasejwuję, dlatego że nie chcę, żeby mi się skraszowało. No i idziemy do kabiny. No niestety, dobrze przewidziałem crash. Okej. O kurwa, o kurwa, aż ty kurwa. Wypierdalać ode mnie, piraci zjebani. Okej, oczywiście my zrobimy teleport, będzie szybciej. Basseter, a to co to za okręt? Widzicie ten tutaj? To jest ciekawość, co zobaczyć. Adventurer, a karak francuski. Jak gówno. Okej. Jak widzicie, troszeczkę reputacja nam się polepszyła. Prawdziwie nie dla mnie. Aż musimy jeszcze dopłacić 45 patyków. No i jedziemy do Błęd. I od razu tam zakończę panowie odcinek. Bo myślę, że te pół godziny już minęły. A jeżeli dłużej robi lub krócej, to przepraszam od razu z momentu. Kurwa. Okej, pamiętaj, tak jedno przypomnienie, może mówiłem nie, ale sobie może mi wyleci po prostu z głowy. Pamiętajcie panowie, że od kiedy wzięliście Helen do ręki, to znaczy, że pewnie był 28 marca, lub 22 marca, to tam sprawdzić w dzienniku, zaczyna się po prostu Pirate Saga w roku. Jeżeli w ciągu roku nie zrobicie zadania, to po prostu będzie fail. Okej. Okej, mamy już Blue Wind i oczywiście parkujemy. Parkujemy, kurwa, jak ja to mówię. O, nasza cipka. Zajebista, nie? Wypierdalaj. Patrzcie, jakie ma super cyce. Okej, cipko. Jesteś ze mną? No widzicie, czasami jednak się jeszcze blokuje. I musimy po prostu ją później odwiedzić. Oczywiście, my nie skończymy. Teraz możemy chyba iść do niego. Teraz powinien już być w domu. A, czekajcie, jeszcze jest zablokowane. Może dlatego, że ona jeszcze się nie poszła do domku. To czas się może zdarzyć. Okej. Czy już mi się to wszystko... Chyba, że on z rana jest otwarty. A bo wiecie co? My to zrobimy wszystko w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanko!